Dodajmy 19 i 3 osiemnaste i 18 i 2 trzecie. Chciałbym oddzielić części całkowite od części ułamkowych. 19 i 3 osiemnaste to to samo co 19 plus 3 osiemnaste i do tego dodamy 18 i 2 trzecie, co jest dokładnie tym samym co 18 plus 2 trzecie. Teraz możemy osobno dodać część z liczbami całkowitymi.

A to będzie o 1 mniej, czyli 37, a więc to daje mi 37 a 3,18 plus 2 trzecie. Aby to zsumować, potrzebuję wspólnego mianownika. Najmniejszą wspólną wielokrotnością 3 i 18 jest 18. Przekształćmy więc 2 trzecie na coś o mianowniku 18. 2 trzecie. 2 trzecie, jeśli chcę to sprowadzić do ułamka z mianownikiem 18. Muszę pomnożyć mianownik przez 6 i licznik przez 6, więc będzie to to samo co 12/18. Mogę więc zapisać 2 trzecie jako 12/18. I teraz mogę dodać do siebie te ułamki. To będzie, mam 37 plus coś przez 18 plus coś przez 18. 3 plus 12 jest 15 plus 15/18. Teraz widać, że jest to liczba mieszana. Mamy 37 37 i 15/18. To jest prawidłowy wynik, ale możemy go jeszcze uprościć. Możemy uprościć 15/18. Zarówno licznik jak i mianownik są podzielne przez 3, zatem podzielmy je przez 3. Nie zmieniamy wartości ułamka, ponieważ robimy to samo z licznikiem i mianownikiem. A więc to daje nam W dalszym ciągu mamy nasze 37 w dalszym ciągu mamy 37, ale licznik ułamka to teraz 5, a mianownik to teraz 6, a więc otrzymujemy 37 i 5 szóstych. I gotowe.